Witam Państwa. 25 maja w Oslo odbędzie się pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Półfinał dla nas ważny, bo z udziałem polskiego reprezentanta, Marcina Mrozińskiego. W tym roku jego piosenka pod tytułem Legenda z ogromną przewagą nad pozostałymi uczestnikami wygrała polskie preselekcje konkursu. W Eurowizji po raz pierwszy wzięliśmy udział w 1994 roku i to był jak dotychczas największy sukces Polski na tym konkursie. Piosenką To nie ja, Edyta Górniak wyśpiewała drugie miejsce. Jak będzie w tym roku? To zależy od Państwa, bo na polskiego reprezentanta nie można głosować z kraju. Ważny będzie więc każdy polski głos oddany w państwach biorących udział w Eurowizji. Głos oddany oczywiście na Marcina Mrozińskiego, którego witam bardzo serdecznie w naszym studiu. Witam serdecznie. Witaj, zapraszam. Marcinie, Eurowizja to taki konkurs niezbyt łaskawy dla Polaków. Od wielu lat próbujemy swoich sił i poza sukcesem Edyty Górniak nie mieliśmy tam większych sukcesów, a próbowali artyści znani, mniej znani. Powiedz mi, po co tobie ta Eurowizja? Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w konkursie? Ja muszę się przyznać, że ja jestem ogromnym fanem Eurowizji i dokładnie od 1994 roku, od sukcesu Edyty Górniak, ja ten konkurs oglądam i śledzę. Ja miałem wtedy 8 lat, taki malutki chłopiec, siedziałem przed telewizorem i wierzyłem w ten wielki sukces Edyty, no i udało się. Teraz mam nadzieję, że nie tylko będę siedział przed telewizorem, bo wręcz odwrotnie, będę po drugiej stronie telewizora i mam nadzieję, że kolejni młodzi chłopcy i dziewczynki będą siedzieć przed telewizorem i będą wierzyć w nasz sukces i w to, że nasz utwór Legenda przejdzie do legendy polskiej Eurowizji. Także marzenia się spełniają, ale to nie takie łatwe, bo twoja droga do polskich preselekcji była bardzo wyboista. Oj, była wyboista, tak. Na samym początku w ogóle mojego utworu miało nie być w finale, jak już jednak trafiłem 2 tygodnie przed finałem na zasadzie przyznania dzikiej karty. Była to ostatnia dzika karta w konkursie, no ale jak widać, ostatni mogą być pierwszymi. No ale widzom bardzo spodobała się twoja piosenka, bo dostałeś 33% głosów, a artystka, która zajęła drugie miejsce, otrzymała tych głosów ponad o połowę mniej, bodajże 14 czy 15%. Około chyba 15 czy 16%, tak. No to jest wielkie zaufanie ze strony telewidzów, za co bardzo dziękuję do tej pory. I cieszę się, że mogę jechać reprezentować nasz kraj na Eurowizji z utworem bardzo polskim, bo pojawiają się w nim elementy polskiego folkloru. Czy to był twój pomysł? Mój pomysł. Mój pomysł, mówię to z dumą i z radością. Pojawią się w nim również solistki Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze oraz moi przyjaciele z Teatru Muzycznego Roma. Będzie barwnie, będzie kolorowo i bardzo polsko, mimo tego, że w utworze znajdują się również angielski tekst. Są również wstawki po angielsku. Ty jesteś autorem tekstu. Ja jestem autorem tekstu, tak jest. Zrobiłem to specjalnie, dlatego że chciałem, żeby ten język polski z językiem angielskim stworzył coś bardzo nowoczesnego. Coś, czego jeszcze na Eurowizji z Polski nie było. Nie było takiego połączenia. Tym bardziej, że ten folklor nasz polski wyróżnia ten utwór i słychać go przez cały utwór, więc ja się cieszę, że mogę coś bardzo polskiego pokazać na scenie eurowizyjnej. 14 lutego podczas polskich preselekcji usłyszała tobie cała Polska, a wcześniej nazwisko Mroziński znane było głównie fanom musicalu Upiór w operze. Tam grałeś jedną z głównych ról, rolę Raula. I masz wiernych fanów. Wiem o tym, ponieważ nawet kilka moich koleżanek chodziło na ten musical specjalnie dla ciebie. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Tak, ja pracuję przede wszystkim przy musicalu. Mimo, że jestem dyplomowanym aktorem dramatycznym, bo skończyłem Akademię Teatralną, to jednak w musicalu gdzieś tam się zakorzeniłem i pracuję też przy kilku innych produkcjach. W jednym momencie pracuję w 4 spektaklach, więc to jest dość dużo. Jesteś otwarty na nowości. Jestem oczywiście otwarty na nowości, a teraz zamiast Upiora w oporze wejdzie nowy spektakl Le Misérable, na który też zapraszam i mam nadzieję, że będą kolejni fajni, którzy przyjdą i że niedługo usłyszysz, że twoja koleżanka kolejna chodzi specjalnie na nędzników tylko dlatego, żeby mnie zobaczyć. Będę dumny i szczęśliwy. Ja jestem tego pewna, że będziesz miał kolejnych fanów. Czy snujesz jakieś scenariusze co do tego półfinału i mam nadzieję finału piosenki Eurowizji w Oslo? Ja też mam nadzieję, że to będzie również i finał w Oslo, a to wszystko zależy od Państwa i od Państwa głosów, na co ja bardzo serdecznie namawiam. A nasz scenariusz to jak najlepszy występ. Ja mam nadzieję, że uda nam się przebić nawet sukces Edyty Górniak i wygrać tę Eurowizję w tym roku. Naszym takim hasłem do boju jest: zrobimy tę Eurowizję legendarną dla Polski.
i mam nadzieję, że to się uda i włożymy wszelkich starań w to, żeby tak było. A tak jak już powiedziałem wcześniej, nasze show będzie bardzo polskie, ponieważ pojawią się narodowe kostiumy łowickie oraz kostiumy stylizowane na narodowe łowickie, więc seria barw i kolorów. Będzie się działo, także miejmy nadzieję, że legenda zrobi legendarny występ w Eurowizji. Trzymamy kciuki za ciebie, Marcinie, i mam nadzieję, że teraz będziemy mogli posłuchać twojej piosenki. Bardzo chętnie dla państwa wystąpię. Tak. Zapraszam. Za losem, za gorą, zeura z rycerz, tawie pióro. Every day I think about tomorrow. Wanna see my princess much closer. I've decided, never feeling sorrow. I will share my heart when I find her. You love me. If you ever say it even lying, I will let you fly like a bird.